Moi drodzy, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Mianowicie chciałem dzisiaj na obiad zrobić karczek. Pieczony w takim naczyniu żaroodpornym, bo mają przyjechać goście. I moi kochanie, jestem po prostu zdruzgotany z tym, co widzę. Zacząłem piec. Mięso oczywiście kupiłem, nie w markecie, tylko w jednych takich większych sklepów samoobsługowych. Chciałem upiec i mięso się również zaczęło gotować. To jak moje skrzydełka wcześniej. Zobaczcie, jest kilogram mięsa, to było naprawdę, to były duże płaty takie. Teraz się zrobiły takie, widzicie co się stało, zobaczcie. Może tutaj pokażę też następnego. Plasterka, malutkie, skurczone, nie wiadomo skąd, a był duży, był praktycznie, może nie drugie tyle, ale na pewno z jakieś 70% był większy, prawda? I co się stało? Zaczęło się mi to gotować po jakiejś, nie wiem, myślę, że jakieś 30-40 minut zaczęło się mi to, bo ja to chcę upiec, bo chciałem tutaj teraz cebulę dać do tego sobie, grzybki, żeby to miało jakiś sens, smak. Oczywiście przyprawiłem to wcześniej, posmarowałem tylko lekko, bardzo lekko naczynie żaroodporne smalcem, bo u nas się wszystko smaży na smalcu. I zobaczcie, co się stało, ile mam wody. Popatrzcie się. To jest niesamowite. Moi drodzy, więc cóż tutaj mam więcej do powiedzenia. Sami widzicie, co tutaj się dzieje, czym nas karmią po marketach, po takich sklepach samoobsługowych. Nie chcę tutaj się odzywać za wiele do właścicieli masarni, co oni w ogóle, czy sobie w ogóle zdają sprawę, co oni robią. Co oni robią? No, zobaczcie, jeszcze raz. Tu będzie jakieś, nie wiem, z pół litra wody też. Z kila mięsa. Także tym akcentem pozostawiam to wszystko i kończę. Moi drodzy, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć.